Cześć, z tej strony Bajnowa, czyli witam w kolejnym odcinku z gry The Sims Mobile. No i tak, nasze simy, nasi simowie, przepraszam bardzo, tutaj kończą kolejne spotkania, kolejne relacje z innymi simami z sąsiedztwa. No i trzeba by było coś nowego w naszej serii dać już. Wykorzystałem w tych ostatnich odcinkach, minęło tydzień od ostatniego odcinka, w ostatnich odcinkach wykorzystałem prawie że wszystkie pomysły. Ooo! Jakaś nowa opcja! Ale fajna sprawa. Nie spodziewałem się. No ale jak zgasimy światła w dzień, no to nie będzie widać żadnego efektu, nie oszukujmy się. Dobra, zawołaj. Niech będzie długie spotkanie. Pokończmy te wszystkie spotkania, zobaczymy, co z tego powychodzi. No, to Agata i Remigiusz już zaraz zbiją najwyższy poziom, także będzie fajnie. No, jeszcze jest dwa spotkanka i będzie 10. poziom. Z kolei tutaj rozwija się znajomość też Piotra i Angie. Dobra, myślę, że krótkie spotkanie i będzie kolejny poziom, także to zrobimy na odcinku. Kurczę, tak właśnie się zastanawiam, co tu tak, jak można było rozwinąć dalsze wątki. Dlatego, o, już uzbierałem 60 tysięcy, także sporo. Zastanawiam się, jak mogę rozwinąć dalsze wątki. Teraz ostatni z waszych pomysłów, jeden jedyny, którego jeszcze nie wykorzystałem, to jest rozwinięcie wątku Agaty. No, ma na przykład taki Ignacy, to ma własną rodzinę już. Lara też, bo tworzy ją z Ignacym oczywiście. A Agata jeszcze nie ma żadnego chłopaka, nic. Także można by było się tym zająć. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Powoli też zbliżamy się do 50. odcinka, także bardzo fajnie, że ta seria tak się rozwinęła i że cały czas idzie do przodu. I pojawiają się jakieś nowe pomysły i zastanawiam się, czy część simów nie przeprowadzi się, a część też. Nie pojawi się nowych znowu. A to myślę jeszcze chwila, zanim się pojawią nowi. Teraz mi przyszedł do głowy pewien plan, także zaraz postaram się go zrealizować. A mianowicie, że część simów na razie się przeprowadzi do tego domu, tylko że ten dom jest przygotowany w sumie dla kogo innego. Ale jak uda mi się uzbierać, żeby kupić trzeci dom, no to wtedy jeszcze inaczej to rozegramy. I znowu by się przeprowadzili, ale na razie tak wstępnie bym to tak rozegrał, ale zaraz się tym zajmę spokojnie. Dobra. I teraz tak. Nie mieszkają tu żadni simowie. Aha, czekajcie. Bo to jest właśnie 8 simów, o to chodzi. I tak Lara. Tutaj, dobrze. Niech wezmą do siebie Dominika na razie. I Ignacy będzie mieszkał też, dobra. W porządku. Myślę, że na razie to tak rozegramy, a później kupimy inne parcele. Także nastąpiła przeprowadzka. I zajmijmy się znowu Piotrem.
Agata zostaje na razie w tym domku z nami. Czy w sumie to teoretycznie był początkowo dom Dominika, więc mogłem kogoś innego przeprowadzić, ale powiedzmy, że Dominik na razie mieszka u swojego syna przez chwilę, tak, tam. Że go syn wziął do siebie. I tak to właśnie się potoczyła historia. Dobra, ukończymy to wydarzenie, ale coś idzie opornie, to wydarzenie trochę. Więc tak szybko widzę, go nie ukończymy. I będziemy musieli użyć babeczkę. Miejmy nadzieję, że to się uda. I jak? No nie, nie udało się chyba. No dobra. Ale może wystarczy tej energii. Piotrowi. O, i mogłem w sumie uciąć drzemkę sobie albo pójść po prysznic z tym Piotrem, żeby zregenerować energię. No dobra, szkoda. Patrzcie! I to tak się robi. No nie, ale kurde, moim zdaniem nie powinno się tak robić, bo patrzcie, bo jak oni się przeprowadzili, to zniknęli z zdjęcia rodzinnego. A to nie o to chodziło. No dobra, ale przez to, że zniknęli zdjęcia rodzinnego, to przecież to, że się przeprowadzili, to nie wyklucza ich z rodziny, więc nie wiem, o co chodzi. I z grona przyjaciół, więc no nie wiem, o co chodzi, ale tak to gra zrobiła. Oj, no dobra, no. Cóż. No nie wiem, nie wiem. Znaczy to z jednej strony pewnie to zdjęcie jest wyznacznikiem tego, kto mieszka z tym domu, tak? Ale z drugiej trochę szkoda, że po przeprowadzce nam kasuje tak jakby tych simów. No ale dobra, no jest tak, no to niech będzie tak na razie. I w kolejnym odcinku już jakieś takie bardziej radykalniejsze zmiany byśmy wprowadzili do naszej serii, tylko jeszcze muszę się zastanowić, co ja mógłbym tutaj takiego fajnego rozegrać. O nie, telewizor się popsuł, trzeba naprawić. Trzydzieści minut. Pozostało z godzinki. Oj, ciężko idzie to spotkanie, szczerze mówiąc. Znowu się Piotrowi nie udało zaimponować Angie. A energia znów się kończy. Czy coś tutaj mogę zrobić? A nie. Jaki pakiet fajny. Tylko że jednak 70 zł. No nie wiem, ile rzeczy jest w tym pakiecie. Nie no, są też rzeczy droższe do gier mobilnych. Ale ja wiem, czy dla samych mebli tyle płacić. Myślę, że w Simsach jest bardzo tyle dużo pakietów, że można urządzić domy na tak wiele sposobów, że nie jest potrzebne dodatkowe wymyślanie. Dobra. Niech on sobie utnie drzemkę. I właśnie myślałem, że o tym, żeby Piotra związać albo z Agatą, albo z Angie, ale chyba zwiążę go z Angie. A dla Agaty bym przyszykował może jakąś, no i nie wiem, inną postać, ale no kurczę. Muszę też jeszcze zobaczyć, jak rozegrać.
No tam pojawiło się wtedy, tak tydzień temu, bardzo dużo odcinków, bo miałem naprawdę bardzo dużo pomysłów i wszystkie realizowałem. Też te, co wy zaproponowaliście do tych Simsów i fajnie szło. Teraz troszeczkę był taki zastój i stwierdziłem, że można nagrać taki odcinek, co przypomni o tym, że ta seria jest, troszeczkę pokaże, że tutaj się kończą kolejne wątki, no bo przecież dochodzimy do najwyższych poziomów w relacjach kolejnych Simów między sobą poszczególnych. I też jako taki łącznik i pokazanie, że będziesz się szykować coś nowego. Żeby było takie wprowadzenie jakby do tego, co dopiero nastąpi, że tak to nazwę. Myślę, że to jest dobre wyjaśnienie tej zaistniałej sytuacji w naszej serii. No i dobra, i spotkanie dobiegło ku końcowi. Jakiś życiowy kupon, coś tam jeszcze, powygrywałem jakieś rzeczy. I dobra, i kolejny poziom przed nami. No bo w sumie, na dobrą sprawę, my wszystkie historie praktycznie przeszliśmy już w tych simach. O, wybierz cechę. Dobrze, że wybiorę cechę. Wybierzmy cechę. Wow, z kieszonkowiec. Znaczy, to w ogóle odblokowałem dzisiaj. Ale ja bym wziął. Ambitny może. Albo szczęściarz, o. PD za przebywanie w domu, no to grzech nie skorzystać. Dajmy jej naklejkę w sumie. Zobaczymy, może jakieś questy mamy, dobra, ale ustawmy długie spotkanie. Że to się wszystko tam rozwijało. Dobra, są misje, ale 14 misji, sprawdźmy jakie. Rozpocznij nową historię związku. To nie kup do swojego domu nowy wzór podłogi. Myślę, że to jest jak najbardziej do załatwienia. Tylko pytanie do jakiej. Do jakiego pomieszczenia. Może jakiś dywan? Ale na pewno nie za taką cenę, szanujmy się. Też nie. A. O nie, tu też dobra cena. Ojej, dobra. Trzeba patrzeć na to, bo to jest. A nie, to jest takie same. Jejku, czemu to jest takie drogie wszystko? Co jest nie tak z tym? O, taki podstawowy dywan nie może być drogi. I ustawmy taki. Niech będą jakieś zmiany. I misja przy okazji ukończona. Trochę expa wpadnie. Też monety się przydają. Nowy wzór ściany. O, tutaj już dostaniemy banknot. To w sumie moim zdaniem też się opłaca to zrobić. Róbmy takie pierdółki też na tych odcinkach. Żeby było pokazane, że ten dom coś się zmienia, tak? Żebym ja nie musiał później w kolejnym odcinku tłumaczyć. Moi drodzy, w poprzednim odcinku, znaczy między odcinkami, pomalowałem jedną ścianę. Tylko zaprezentuję to, tak? Ściany wewnętrzne, oczywiście. Pomalujemy może coś? Tylko pytanie, który pokój? Może w salonie, bo salon jest taki blady trochę. Nie. Ale już tak. Nie. Nie. Czy co? To nie jest złe wcale. Dajmy to. Ale może, jak później, w razie czego, zawsze można zmienić.
No dobrze, także myślę, że w tym odcinku to by było chyba na tyle. No, wyszedł może troszeczkę krótszy, ale mam nadzieję, że w kolejnym już pojedziemy ostro z rozwinięciem jakichś takich ciekawych rzeczy. Także trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.